Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Czas na rozmowę. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jarosław Szlachetka, który dokładnie 3 lata temu został zaprzysiężony na burmistrza miasta i gminy Myślenice. I o tym, jak te 3 lata minęły, będziemy mieli okazję porozmawiać. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie na rozmowę. Burmistrza, witam serdecznie w naszym programie. Witam Panią redaktor, witam szanownych Państwa. Tak sobie myślę, że te 3 lata minęły bardzo szybko. Czy burmistrzowi również? No, szczególnie w tym czasie, w którym się znajdujemy, w czasie pandemicznym, rzeczywiście ten czas zdecydowanie przyspieszył, jeżeli chodzi o takie życie społeczne. No i na pewno te 3 lata były okresem dla mnie ogromnej dumy i satysfakcji z służby, jaką podjąłem się 3 lata temu, pracując na rzecz dobra wspólnego mieszkańców miasta i gminy Myślenice. No i realizujemy te zadania, te postulaty, z którymi razem z radnymi, którzy startowali z mojego komitetu wyborczego, o których rozmawialiśmy z mieszkańcami, staramy się je na bieżąco realizować, no i dotrzymywać słowa. No właśnie, bo jak 3 lata temu mieliśmy okazję tuż po zaprzysiężeniu rozmawiać, to wtedy rozmawialiśmy bardziej o planach, o celach, o tych zadaniach, które są przed. A teraz już możemy porozmawiać dosłownie o konkretach. Proszę powiedzieć, te 3 lata w dwóch kwestiach, bo te kwestie wtedy poruszaliśmy, czyli budżetu po pierwsze, a z drugiej strony kapitału ludzkiego. Co się zmieniło, że przez te 3 lata właśnie mogliście realizować te zamierzenia i plany? No na pewno 3 lata temu, kiedy rozpoczynaliśmy też nową kadencję samorządu, nikt z nas nie przypuszczał, z jakimi wyzwaniami przyjdzie się zmierzyć. I na pewno te 3 lata, trudne 3 lata dla każdego samorządu, myślę, w Polsce, dla samorządów, które musiały zmierzyć się z zdecydowanie nowymi wyzwaniami czasu pandemii, wzrostu cen za energię, za towary i usługi, za energię elektryczną czy gaz, wzrostem wynagrodzeń dla naszych pracowników. Mimo to uważam, że te 3 lata były dla gminy Myślenice czasem udanym. Na pewno starałem się podejmować takie działania, które nie zatrzymają Myślenic w miejscu, tylko będą rozwijały się nadal i Myślenice jako gmina pójdą dalej i idą do przodu. Dowodem tego są chociażby kolejne budżety, które były przyjmowane przez radnych Rady Miejskiej. Jeżeli popatrzymy na wysokość zrealizowanego budżetu w 2018 roku na poziomie 190 milionów złotych, to dzisiaj w 2021 roku to wykonanie szacujemy, że będzie zbliżone albo już ponad 240 milionów złotych. Także to oczywiście pokazują liczby, że ten rozwój jest, następuje w kolejnych latach. Szczególnie też, jeżeli popatrzymy na środki zabezpieczone w poszczególnych budżetach, na inwestycje, na które oczekują mieszkańcy, na inwestycje, które też wyczekują przedsiębiorcy. I tutaj myślę, że też to, co warte i to, z czym mieliśmy, czy mamy dalej trudności, to oczywiście przy stałym oddłużaniu gminy, bo też proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o zadłużenie gminy Myślenice w 2018 roku, to poziom, jeżeli chodzi o poziom procentowy, sięgał on 3 lata temu prawie 78%. Dzisiaj mówimy o zadłużeniu na poziomie 53%. Także te działania, które podjęliśmy i które też stawiały przed nami takie wyzwania dużej dyscypliny finansowej i szukaniu pewnych oszczędności w wydatkach, przede wszystkim w wydatkach bieżących, to przyniosło efekty, ale to na pewno też chciałbym podkreślić, że jest okraszone ciężką pracą zespołu, którym kieruję, wszystkich osób, które pracują na to, aby, tak jak powiedziałem, gmina Myślenice ciągle się rozwijała. No i właśnie jest to możliwe dzięki ludziom, bo ja cały czas mówię, że wszelkie zmiany są potrzebne, są dobre, ale pod warunkiem, że mamy kim te zmiany wprowadzać. Proszę w takim razie powiedzieć, jak układała się przez te 3 lata, bo wiemy, że to nie była najłatwiejsza droga, współpraca, jeśli chodzi o ten poziom samorządowy, no ale też ten poziom wyżej, ten poziom też powiatowy czy rządowy wreszcie, bo żeby były inwestycje, oczywiście ta dobra współpraca jest tutaj przecież wymagana. Tu jeszcze wracając do pytania pani redaktor, jeżeli chodzi o te zasoby ludzkie i budowanie
kompetentnego i eksperckiego zespołu wokół siebie, zespołu ludzi, to nie ukrywam, że to chyba jedna z najtrudniejszych dzisiaj, no można powiedzieć, umiejętności zarządzania też dosyć specyficznym otoczeniem, jakim jest jednostka samorządu terytorialnego, jakim jest samorząd gminny. I to na pewno te decyzje, które były podejmowane i zmiany osobowe, które nastąpiły w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, one musiały nastąpić, tak aby te zmiany przyniosły efekty, jeżeli chodzi o działanie na dobro wspólne gminy, na działanie dla dobra samych mieszkańców. No i też myślę, że to, co każdy menadżer zarządzający dużym zespołem, to też nie ukrywam, że te zmiany były i na pewno będą następować. Jeżeli chodzi o to drugie pytanie, panie redaktor, i współpracę przede wszystkim z rządem i panem premierem Mateuszem Morawieckim, muszę powiedzieć, że jest to dla mnie dzisiaj rzecz kluczowa, bo pamiętajmy, że dzisiaj samorządy mogą sięgać po środki zewnętrzne, głównie z projektów i programów rządowych. Dzisiaj samorządy oczekują na rozpoczęcie czy uruchomienie funduszy europejskich, ale to jeszcze chwilę potrwa, więc dzisiaj konkretne środki na inwestycje, chociażby inwestycje drogowe, inwestycje sportowe, inwestycje w kulturę, czy też środki na inwestycje właśnie w tą sferę społeczną dla samorządów, możemy upatrywać, możemy znajdować właśnie w programach rządowych. No i te 3 lata pokazały, że ta współpraca i wsparcie dla nas, dla Myślenic, też dla mnie jako pewnie burmistrza, ze strony pana premiera i poszczególnych ministerstw, no muszę powiedzieć, że jest ogromne i za to też bardzo serdecznie dziękuję, bo jak popatrzymy chociażby na środki związane z modernizacją naszych dróg gminnych, które są w dyspozycji pana, głównie pana ministra Adamczyka, czy środki chociażby z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, no to bez tych środków, bez tego dofinansowania wiele inwestycji, które udało nam się zrealizować w ostatnim czasie, w tych 3 latach, byłoby niemożliwych, bo sami nie mielibyśmy odpowiednich środków na wykonanie chociażby tych inwestycji drogowych. Także tutaj ogromne słowa podziękowania, też wdzięczności dla pana premiera, dla ministrów rządu Prawa i Sprawiedliwości, że na taką pomoc, i to nie mówię tylko sam jako burmistrz Myślenic, ale na taką pomoc, której dzisiaj doświadczają samorządy, i to wszystkie, bez względu na barwy polityczne i partyjne legitymacje, to wsparcie rządu dociera dzisiaj do wszystkich samorządów. Ja cieszę się, że Myślenice i przede wszystkim mieszkańcy, bo to przecież nie są pieniądze dla mnie jako dla Jarosława Szlachetki, tylko dla naszych mieszkańców, cieszę się, że na to wsparcie możemy liczyć zdecydowanie większe, bo też powtarzam po wielokroć z różnymi decydentami, że rzeczywiście jesteśmy w trudnej sytuacji, odwołując się do tego ogromnego zadłużenia z poprzednich kadencji. Jeżeli chodzi o współpracę z samorządem wojewódzkim, tutaj też jestem wdzięczny, bo sprawy związane ze środkami przekazywanymi z budżetu województwa małopolskiego do gminy Myślenice często pojawiają się na zarządzie województwa małopolskiego i tutaj też słowa wdzięczności, podziękowań kieruję w stronę panów marszałków, jak również dziękuję za dobrą współpracę i też dbanie o nasze interesy gminy Myślenice, naszym radnym wojewódzkim, jednemu i drugiemu radnemu, radnemu Bylicy i radnemu Bisztyze, bo no myślę, że to też pokazują samorządowcom z ziemi myślenickiej, że pomimo pewnych różnic można razem współpracować dla dobra gminy Myślenice, powiatu, no i tym samym całego regionu. Jeżeli chodzi z kolei o współpracę z innymi samorządami, to myślę, że ta współpraca układa się dobrze, jeżeli mówimy o samorządy gminne. Współpracujemy chociażby przy działaniu, przy zawiązaniu klastra energii ziemi myślenickiej. Gmina Myślenice jest liderem tego klastra. Rozmawiamy i namawiam gminy, abyśmy podjęli również pewien trud stworzenia planu zrównoważonej mobilności i planu takiej komunikacji wewnątrz powiatu myślenickiego i mam nadzieję, że też wszyscy wójtowie, burmistrzowie z terenu powiatu włączą się w to działanie. Także też staramy się współpracować z innymi
samorządami, czy to gminnymi, czy powiatowymi z terenu województwa małopolskiego, uczestnicząc chociażby w projekcie związanym z fotowoltaiką. Także na tyle, ile możemy, ile jest dobrej chęci do współpracy z tych pozostałych stron, zawsze staramy się wychodzić naprzeciw i oczekiwaniom pozostałych wójtów, burmistrzów, szczególnie z terenu ziemi myślenickiej. Jeśli chodzi o współpracę z samorządem powiatowym, to w tym roku udało nam się dojść do porozumienia i zrealizować jak dotąd chyba rekordową inwestycję pod względem nakładów finansowych i przeznaczyć na pomoc finansową dla powiatu prawie 1 000 000 zł na budowę chodnika w miejscowości Trzemeśnia i Zasań przy drodze powiatowej. Mam nadzieję, że tutaj tą współpracę bynajmniej na tym poziomie będziemy również kontynuować w roku następnym. Zadeklarowałem panu staroście kolejny 1 000 000 zł na rok 2022 na kolejne inwestycje drogowe w miejscowości Osieczany i mam nadzieję, że powiat z tej pomocy naszej skorzysta. Mam również nadzieję, że doczekamy się odpowiedzi ze strony starostwa, jeżeli chodzi o współfinansowanie i budowę obwodnicy zachodniej Myślenic. W moim przekonaniu powinna być to droga powiatowa, która będzie łączyła dwie drogi powiatowe i gminę Myślenice z gminą Sułkowice i dalej. I tak jak rozmawiamy z samorządem województwa małopolskiego odnośnie finansowania budowy obwodnicy wschodniej miasta, tak mam nadzieję, że tutaj również zarząd powiatu, szczególnie pan starosta, zacznie patrzeć, jeżeli chodzi o obwodnicę zachodnią, też tymi kategoriami i mam nadzieję, że uda nam się w tym zakresie być może kiedyś również podjąć współpracę dla dobra gminy Myślenice i całego powiatu. Panie burmistrzu, oczywiście każda róża ma swoje kolce i z tą współpracą zawsze jest tak, że pewnie nie wszystko jest człowiek w stanie załatwić za pierwszym razem, ale teraz jak pan dostrzega tą współpracę na poziomie samorządu naszego, tu gminnego, przecież ten układ sił na początku był zupełnie inny. Teraz ma pan tą większość i zdecydowanie to rządzenie może być łatwiejsze. Czy tak jest faktycznie? Na pewno pani redaktor jest spokojniej, bo nie ma tego napięcia, które było na pewno na początku. Chociaż też muszę powiedzieć, że mimo tych różnych sytuacji, które były chociażby na pierwszych sesjach związanych z wyborem prezydium Rady Miejskiej w Myślenicach czy wyborem prezydiów komisji, to proszę pamiętać, że większość uchwał jednak było podejmowane prawie że jednomyślnie. Zarówno przez wtedy jeszcze, można powiedzieć, koalicję większościową i klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. No i tak to mniej więcej wygląda w chwili obecnej. Są pewne głosowania, gdzie rysują się pewne różnice i podziały. No i pewnie to też sprawa naturalna, im bliżej wyborów, pewne środowiska, pewne grupy będą chciały pokazać jednak, czy wyrazić swoją jakąś niechęć do działań, które podejmujemy. Niemniej jednak też chciałem podziękować za zaufanie radnym Rady Miejskiej, szczególnie tym, którzy też do tej pory popierali wszystkie nasze inicjatywy, którzy zgadzali się z tymi decyzjami, jak również tym, którzy wielokrotnie też dyskutowali, dopytywali o różne inne rozwiązania chociażby, bo myślę, że na tym polega istota samorządu, dbania o dobro wspólne, powiedzmy, tej polityki na szczeblu lokalnym, na szczeblu gminnym, bo myślę, że każdemu z nas, przynajmniej ja tak podchodzę do polityki i do pracy, którą wykonuję na co dzień dla mieszkańców Myślenic, że nieustannie to powinna być walka o dobro wspólne, nie o interesy jednego czy drugiego, czy jakieś interesy pewnej tylko i wyłącznie grupy, ale o to, aby to działać dla mieszkańców i dla rozwoju miasta i całej gminy Myślenice, a przecież gmina jest dosyć dużą gminą i myślę, że zasługuje na to, aby też o losach jej przyszłości decydowali konkretni samorządowcy i abyśmy razem właśnie dbali o to dobro wspólne.
No właśnie, bo to przecież to podnoszenie jakości ludzkiego życia chodzi i to zarówno w tych inwestycjach, o których burmistrz wcześniej mówił, takich twardych, drogowych chociażby, czy dotyczących bezpieczeństwa, to też jakby na tej współpracy budujemy to, że jest po prostu lepiej. To moje pytanie jest takie, jakby te 3 lata burmistrz spojrzał wstecz, bo mówimy o inwestycjach, których było sporo, to które były takie sztandarowe, no właśnie, z których burmistrz jest dumny, że zostały zrealizowane, a są też takie, które zostały rozpoczęte i już za chwilę będą kolejne sołectwa, czy kolejne miejsca cieszyły się z nowych, no właśnie, to już burmistrz opowie, z czego możemy się cieszyć na przestrzeni tych ostatnich 3 lat. Pani redaktor, szanowni państwo, myślę, że jedną z takich trudniejszych, ale ważnych bardzo inwestycji, które wykonaliśmy w tych 3 latach, to kwestia rewitalizacji myślenickiego rynku wraz z otoczeniem Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej i wyposażeniem już istniejącego budynku myślenic. Co prawda jest to oczywiście kontynuacja całego projektu, który otrzymał dofinansowanie z funduszy europejskich i patrząc głównie na to, podjąłem decyzję, że podejmujemy się tego działania, realizacji, no i myślę, że efekty przebudowy, szczególnie płyty rynku, mieszkańcy zauważają i z tym, co ja się bynajmniej spotykam, z większości głosów są to głosy jednak no, bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o to, jak myślenicki rynek, serce naszego miasta się zmieniło i jak mam nadzieję teraz przyciągnie tutaj zarówno przedsiębiorców nowych, usługi i wróci też ta funkcja handlowa w okolice myślenickiego rynku, bo do 2018 roku no, to ten trend był zdecydowanie inny. Dzisiaj widzimy, że na myśliński rynek to życie jednak handlowe, towarzyskie powraca i z tego się cieszę. Ja nie ukrywam, że cieszę się przede wszystkim z tych dużych inwestycji drogowych, które wykonaliśmy, tak jak już też wcześniej wspomniałem, dzięki dużemu wsparciu ministra Andrzeja Adamczyka. Wykonaliśmy gruntowny remont, modernizację dróg gminnych chociażby w Krzyszkowicach, w Głogoczowie, w Myślenicach, jeżeli chodzi o przebudowę łącznika ulicy Sobieskiego, tutaj w centrum Kniaziewicza, ostatnie remonty ulic Daszyńskiego i Mostowej. Rozpoczęliśmy inwestycje przy modernizację drogi gminnej w Jaworniku. Dzisiaj ogłosiliśmy przetarg na przebudowę przejść dla pieszych również z pozyskanych środków. Także te inwestycje drogowe, na które długo wyczekiwali mieszkańcy, są zrealizowane, następne są projektowane. Jeżeli chodzi o to, o co zgłaszaliśmy do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, to również rozpoczęliśmy budowę przedszkola samorządowego w Jaworniku. Będzie to nowe przedszkole. No i co też trzeba wspomnieć, to chyba jedyna taka inwestycja tego typu opiekuńczo-wychowawcza, która no, nie miała miejsca w gminie od kilkunastu albo od kilkudziesięciu nawet lat, jeżeli chodzi o budowę nowego budynku tego typu. Rozpoczęliśmy budowę sali gimnastycznej w Droginie. Myślę, że lada dzień otrzymamy pełnoprawne pozwolenie na budowę rozbudowy szkoły i budowy sali gimnastycznej w Osieczanach. No i mam nadzieję, że wiosną przyszłego roku rozpoczniemy już proces budowlany przy trzeciej niecce na basenie. Są to już te projekty, o których mówiłem w kampanii wyborczej, które w ostatnim czasie musiały zostać, na które musiały zostać przygotowane wszystkie dokumentacje projektowe, niezbędne pozwolenia budowlane. No i z tym ruszamy. Tak jak powiedziałem, mamy też kilka czy kilkanaście opracowań różnych dokumentacji na budowę, rozbudowę dróg gminnych na terenie miasta i gminy Myślenice. Projektujemy nowy skatepark, nowy pump track, jeżeli chodzi o rozbudowę tej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Też w ostatnim czasie, zapomniałem tutaj wspomnieć państwu, oddaliśmy przecież do użytku nowy obiekt szatniowy dla LKS-u w Drogini. Myślę, że to nie tylko dla klubu, ale z tego budynku też będą korzystali mieszkańcy samej Drogini i nie tylko. Także ta ofensywa inwestycyjna postępuje, ale jeszcze raz podkreślam, ona postępuje dzięki temu ogromnemu wsparciu ze środków rządowych. Myślę, że to,
co jest dla mnie, co było dla mnie priorytetem, jeżeli chodzi o moją pracę poselską wcześniej w Sejmie i przez te 3 lata, to, Szanowni Państwo, że udało się doprowadzić do, można powiedzieć, szczęśliwego finału i skierowanie do realizacji inwestycji na Zakopiance wszystkich skrzyżowań na naszym myślińskim odcinku Zakopianki. Dzięki decyzjom ministra infrastruktury wszystkie inwestycje mają zapewnione finansowanie i proces inwestycyjny się rozpoczął. Większość prac projektowych jest rozpoczęta lub też jest na ukończeniu, jak chociażby przy węźle drogi krajowej z ulicą powiatową, ulicą Sobieskiego tu w Myślenicach nad miastem. Węzeł w Jaworniku się projektuje. Jesteśmy ostatnio po konsultacjach przy decyzji środowiskowej tunelu w Krzyszkowicach. Powstają koncepcje przebudowy bezkolizyjnych skrzyżowań także dla Bęczarki i Głogoczowa. Także z tego myślę, że należy się cieszyć. I oczywiście pomimo tego, że dzisiaj pomimo tych inwestycji jeszcze nie widać na zewnątrz, to też musimy, Szanowni Państwo, przygotować się na to, że w najbliższych 2-3 latach ta nasza Zakopianka, tak jak podkreślam, no, będzie jednym wielkim placem budowy. A też pamiętajmy, że kwestie czy sprawę budowy połączenia kolejowego Kraków-Myślenice też staramy się cały czas pchać do przodu. Obecnie wykonywane jest studium wykonalności do tego, abyśmy mogli tą inwestycję razem z województwem małopolskim zgłosić do drugiego etapu rządowego programu Kolej Plus. Także no, nie zasypujemy gruszek w popiele. Cały czas podejmujemy działania, które mają służyć poprawie standardu życia mieszkańców, ale też być może przyciągnąć kolejnych nowych mieszkańców z różnych stron, nie tylko Małopolski, ale z różnych stron Polski. Wspomniał Pan Burmistrz o Zakopiance. Myślę, że to jest ta inwestycja, która ze względu chociażby nie tylko na poprawę jakości, ale bezpieczeństwa jest niezmiernie ważna. Także tutaj mieszkańcy okolic, Myślenic, ale w ogóle ci mieszkający czekają z niecierpliwością. Miejmy nadzieję, że to będzie szybciej niż później. Podobnie z koleją. Natomiast jeszcze jedna zmiana, która jest zmianą ważną przez te 3 lata, ja sobie tak myślę o tym aspekcie właśnie społecznym, to również ona tego wsparcia społecznego dotknęła, bo powołanie do życia Centrum Usług Społecznych, także Domu Senior Plus. To są też takie, można powiedzieć, innowacyjne tematy, chociaż poruszamy się cały czas w tym, żeby jak najlepiej obsługiwać społeczeństwo mieszkające w mieście i gminie Myślenice, prawda? O to chodzi, czy jakiś inny cel jest tych zmian? Te sprawy związane z polityką społeczną uważam, że dla każdej wspólnoty samorządowej są kluczowe. I cieszę się, że też przy wsparciu rządowym i też zaangażowaniu chociażby pana posła Kurowskiego, o którym wcześniej nie wspominałem, otrzymaliśmy z rządu wsparcie finansowe właśnie na przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. To rzeczywiście działanie innowacyjne, bo jako samorząd jesteśmy jednych z pierwszych gmin w kraju, które wprowadziły tego typu rozwiązania, jedne z pierwszych w ogóle w województwie małopolskim. I to myślę, że to są powody dla nas do dumy, ale też, które otwierają tą pomoc, czy ten wachlarz usług nie tylko dla mieszkańców, którzy na co dzień korzystali z pomocy socjalnej, ale też zachęcają do aktywniejszego włączenia się w życie miasta naszych mieszkańców, czy też dają szansę stworzenia takiego miejsca i jeszcze takiej ściślejszej współpracy z organizacjami pożytku publicznego, z organizacjami pozarządowymi. I to dzisiaj dzieje się właśnie w Centrum Aktywności Lokalnej, które działa w ramach CUS-u. To też jedno z pierwszych tego typu działań, podobnie zresztą jak miało to miejsce na początku kadencji, kiedy utworzyliśmy Dzienny Dom Senior Plus dla naszych najstarszych obywateli. Tutaj też kolejnym takim naszym sztandarowym pomysłem, projektem będzie utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych. Na to również pozyskaliśmy
znaczące, bo ponad 2,5 miliona złotych wsparcia rządowego. W przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać o tym projekcie, o tym programie z panią minister Marleną Maląg tu w Myślenicach. Także otwieramy się na potrzeby naszych mieszkańców, którzy no, w moim przekonaniu nie byli zauważani w poprzednich kadencjach, tak jak chociażby seniorzy. I staramy się, aby te usługi i opieka i dbałość o nich z gminy Myślenice była jeszcze na zdecydowanie wyższym poziomie niż do tej pory. No i właściwie to zbliżamy się ku końcowi rozmowy. I myślę sobie, że pomimo tego trudnego czasu covidowego wiele zmian się zadziało. Z inicjatywy właśnie burmistrza, radnych, czy właśnie tych inicjatyw de facto oddolnych, bo też takowe burmistrz wspomniał. A proszę powiedzieć jeszcze w takim obszarze covidowym, ten covid wpłynął bardzo mocno przecież na tą naszą rzeczywistość. Jak te dwa obszary pod tytułem zdrowie i edukacja poradziły sobie w gminie Myślenice? Jak burmistrz zadbał o to, żeby te ważne tematy, jak właśnie edukacja i zdrowie, były zaopiekowane? COVID-19 wyrządził dużo spustoszenia także w takich naszych relacjach międzyludzkich i ja ubolewam, że w ciągu tych 2 lat byliśmy zmuszeni do zawieszenia chociażby rozmów z naszymi mieszkańcami, szczególnie miejscowości wiejskich, podczas zebrań wiejskich, bo niewątpliwie była to sposobność, żeby dowiedzieć się też o wielu problemach, które czasami do urzędu, do magistratu, do mnie tutaj, do mojej kancelarii nie trafiało. I muszę powiedzieć, że tych spotkań bezpośrednich z mieszkańcami jest mi najbardziej brak, ale przy tych różnych rozluźnieniach pewne wydarzenia się odbywały i to też było pewną taką szansą właśnie na spotkanie się z mieszkańcami. Niemniej jednak, żeby wyjść szybciej z tego czasu pandemii i też zabezpieczyć naszych mieszkańców przed skutkami zakażeń, podjąłem wiele różnych działań, które no, też nie do końca były, czy są obowiązkiem gminy. Niemniej jednak podjęliśmy się tego, aby stworzyć w Myślenicach dla odciążenia chociażby tego, co działo się pod szpitalem powiatowym i utworzyliśmy na placu targowym punkt pobrań i testów przeciw COVID-19, czy na obecność COVID-19. Podjęliśmy też decyzję taką, aby na hali widowiskowo-sportowej zorganizować dla mieszkańców nie tylko gminy Myślenice, ale całego powiatu punkt szczepień powszechnych, gdzie dziennie mogliśmy, czy szczepiliśmy nawet około 600 osób. Także to były takie działania, które też spotkały się z pewnym czarnym PR-em osób, które właśnie za te działania odpowiadały w naszym powiecie. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że gdybym miał podjąć ponownie tego typu decyzje, to pewnie nie zawahałbym się i dbając o zdrowie i życie mieszkańców, pewnie podjąłbym podobne. Oczywiście jako gmina dystrybuowaliśmy maseczki, też przy dużym zaangażowaniu właśnie pracowników Centrum Usług Społecznych i przy współpracy z lokalnymi restauracjami i też stowarzyszeniami, wolontariuszami świadczyliśmy pomoc, jeżeli chodzi o dowóz, dostawę posiłków dla osób potrzebujących czy dla osób samotnych i tutaj też chciałem za tą solidarność w tym trudnym czasie wszystkim podziękować. Oczywiście nieoceniona też pomoc i zaangażowanie naszych strażaków, ochotników, no i tak powiedziałem, pracowników socjalnych, którym też chciałbym, szczególnie w tym okresie, kiedy będą świętowali Dzień Pracownika Socjalnego, bardzo serdecznie podziękować za tą codzienną pracę, którą wykonują na rzecz mieszkańców miasta i gminy Myślenice. Jeżeli chodzi o ten aspekt edukacyjny, to no, do tej pory myślę, że szkoły nie były przygotowane na tego typu rozwiązania, które musieliśmy wdrożyć. I pomimo tego, że oczywiście dzisiaj już z pewnej perspektywy czasu o tym mówimy czy oceniamy te nasze działania, ale myślę, że na tyle, na ile na chwilę obecną musieliśmy też odpowiadać na bieżącą sytuację, na kolejne obostrzenia przy kolejnych falach COVID-19, to wydaje mi się, że tutaj też raczej stanęliśmy na wysokości zadania. Można powiedzieć też paradoksalnie, że szkoły skorzystały z tego czasu, bo
zakupiliśmy sprzęt komputerowy do naszych szkół dla naszych uczniów za kwotę prawie miliona złotych i też duża część tych pieniędzy była pozyskana ze środków zewnętrznych. Część środków pozyskaliśmy z naszego budżetu gminnego, no i zakupowaliśmy nowe laptopy, nowe zestawy komputerowe, które dzisiaj będą normalnie wykorzystywane przez uczniów w naszych szkołach, a pewnie gdyby nie ten wymóg tej sytuacji, która się przydarzyła, pewnie byłoby ciężko podjąć takie decyzje i skierować takie środki właśnie na zakup tego sprzętu komputerowego, który posłużył do nauczania zdalnego, a dzisiaj póki co będzie i służy, jest wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli do nauki stacjonarnej i życzę tego uczniom, nauczycielom, rodzicom i sobie, aby ta nauka stacjonarna no, trwała jak najdłużej i żebyśmy już nigdy nie wrócili do tego systemu nauki online. I my też takie życzenie mamy i mamy nadzieję, że właśnie ten czas lepszy tylko przed nami, a to, co dobrego zadziało się też, no właśnie dzięki tej trudnej sytuacji trudno bagatelizować, tak jak burmistrz powiedział. To mam takie krótkie trzy pytania teraz może na zakończenie tego spotkania, bo te trzy lata to tak jak mówiliśmy, dużo zmian. A co było takiego najtrudniejszego? No na pewno sprostanie tym wyzwaniom, które pojawiały się w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19, sytuacji tych kryzysowych, bo na pewno dotąd ani ja, ani nawet myślę, że samorządowcy z jeszcze większym stażem, aczkolwiek też no jako osoba to doświadczenie samorządowe już jakieś posiadam, bo wcześniej i jako radny Rady Miejskiej tu w Myślenicach pracowałem i chociażby w gminie Pcim, to ile przy sytuacjach kryzysowych, powodziowych, które też pojawiają się i które nas nawiedziły w ciągu tych ostatnich 3 lat i chociażby podczas tych wakacji, to wiemy mniej więcej jak reagować, jak pewne rzeczy zabezpieczać, no to ten czas pandemii rzeczywiście do tej pory niespotykany. No, stawiał trudne wyzwania, ale też staraliśmy się odpowiadać i reagować w taki sposób, aby jak najlepiej zabezpieczyć zdrowie i życie mieszkańców miasta i gminy Myślenic. No to w takim razie, co zaskoczyło, czy zadziwiło burmistrza tak pozytywnie? To znowu muszę odwołać się do czasu pandemii i powiedzieć o takiej naszej społecznej solidarności i właśnie też nie patrzeniu na swój interes, tylko wychodzeniu w trudnym okresie czasu, chociażby dla przedsiębiorców, dla restauratorów, właśnie z taką otwartym sercem do innych, z oferowaniem się z pomocą w dostarczaniu chociażby tych posiłków. I za to też wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować. To dla mnie jako burmistrza było na pewno takie budujące i dodające siły do działania. No i myślę, że te wszystkie wyrazy takiej wdzięczności, zwykłej życzliwości ludzkiej za jakąś rzecz, którą udało się wykonać, wyremontować jakiś chociażby krótki odcinek drogi i odbierając telefon czy w rozmowie telefonicznej z danym mieszkańcem, który też potrafił to docenić, to na pewno jest dla każdego samorządowca coś, co jest czymś miłym, no i na pewno też motywującym do ciężkiej pracy w następnych dniach, miesiącach tej kadencji, która jeszcze potrwa pewnie co najmniej 2 lata. No właśnie, bo to moje ostatnie pytanie to miało być takie po prostu. Co dalej, panie burmistrzu? Pani redaktor, szanowni państwo, no, muszę powiedzieć tak, no, patrząc na tą sytuację cały czas, która jest i też na to doświadczenie, myślę, że nie ma co sięgać za bardzo do przodu. Na razie musimy zadbać o to, co jest tu i teraz i w najbliższej przyszłości. No i mogę tylko zadeklarować, że dalej będę jako burmistrz, jak tylko najbardziej potrafię, ciężko pracować na rzecz gminy, miasta Myślenice, mieszkańców i też za te sprawy, które być może nie do końca udało się zrealizować, czy też spełnić oczekiwania naszym mieszkańcom, też należą się słowa, czy należy się słowo przepraszam. Myślę, że to też, no, ten się nie myli, kto nic nie robi i zawsze tam, gdzie podejmowane są decyzje, zawsze są też dwie strony, które są
bardziej zadowolone, jak również te, które są z pewnych rozwiązań czasami niezadowolone, czy w jakiś sposób niesatysfakcjonowane. Ja tak jak powiedziałem, ciężko pracujemy i też z tego miejsca chciałem podziękować całemu mojemu zespołowi, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, wszystkich naszych jednostek organizacyjnych, bo rzeczywiście tych zmian przez te 3 lata było dużo, ale tak jak powiedziałem na samym początku, robimy to w trosce o to, aby zadbać o dobro wspólne miasta i gminy Myślenica. W takim razie my życzymy dużo sił, wytrwałości całemu zespołowi. Za tą rozmowę już dzisiaj dziękuję. Państwu również dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na kolejne rozmowy, a dzisiaj mówię już do zobaczenia.